100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Chciałam, żeby przyszło dużo osób, ale zależało mi przede wszystkim na nowych twarzach, na nowych osobach, które ciągle się gdzieś boją, obawiają i no, cieszę się ogromnie tym dzisiejszym dniem, tym sukcesem, bo mogę to uznać za ogromny sukces, ponieważ frekwencja dopisała chyba nawet ponad moje oczekiwania. Pogoda sprzyja, nie pada, a tego się też obawiałam, no bo mamy koniec października, więc to był dla mnie też bardzo ważny aspekt, żeby jednak deszcz nas tutaj nie przywitał, bo trochę by nam popsuł cały ten dzień. Razem biegłyście? Tak. Ciężko było? Troszkę. Wy skąd przyjechałyście? My przyjechałyśmy z okolic Myślenic, jesteśmy dokładnie z Krzyszkowic. Biegamy tutaj tak często, jak się nam udaje, bo mamy tutaj znajomych w Szanowie, więc a bardzo nam się te tereny podobają. Kto był pierwszy, córka czy pani? Córka. Córka dzisiaj biegłam troszkę dla niej, bardziej z nią niż sama, no bo mąż tam przy tokenach się udziela, także biegłyśmy dzisiaj razem, ale było super. Biegło się nam bardzo fajnie. Lubimy tu bardzo biegać. Bardzo. To nie jest mój sukces, to jest sukces tych wszystkich ludzi, bo ja słyszę, że teraz tak naprawdę ci, którzy przychodzą, zapraszają swoich sąsiadów, swoich znajomych, osoby z pracy i też sami mi mówią, jak jest ciężko namówić kogoś, bo to nie jest prosta praca, to nie jest prosta rzecz, żeby przekonać kogoś, żeby przychodził tydzień w tydzień, w sobotę o 9 rano, nie o innej godzinie i przebiegł dokładnie tą samą trasę. To dla kogoś z zewnątrz wydawałoby się, że to jest nuda. Co sobota, ta sama trasa, te same 5 kilometrów, te same twarze, 80% tych samych twarzy, to naprawdę nie jest, to jest fenomen, no bo coś w takim układzie jest w tej sytuacji, że jednak ludzie przychodzą, bo przecież mamy biegi, na których ludzie mówią, a pobiegłem już, nie wiem, dwa razy Krakowie albo dwa razy jakiś maraton, półmaraton, ja już go nie będę biegł trzeci raz, bo mi już to jest znane. A tutaj są ludzie, słuchajcie, którzy biegają po 50, po 100, już wybieganych 150, tak jak dzisiaj wspomniałam na początku, Piotr Potocki, 248 bieg dzisiaj. Było bardzo dobrze, trochę mgły mamy, ale te warunki sprzyjają do dobrych wyników, twarde podłoże, nierozmoczone, a do tego ta atmosfera dzisiejszego święta i to się wszystko tak udzieliło, że przynajmniej ja w moim przypadku dałem z siebie dzisiaj wszystko. Jak tu jechałeś, to myślałeś, że będziesz pierwszy, zakładałeś sobie? No to no wiadomo, no nie ukrywajmy się, nie? Ja teraz coraz bardziej troszeczkę wyżej żądam, nie? Jestem stawiam sobie ogółem i no jest tak szczerze, liczę po cichu, patrzę na pogodę. Chciałem tu zrobić złamać 16:43, ta czas rekord to jest mój, dalej tu nie istnieje, no ale chciałem złamać 16:43, ale to się nie udało. Ale myślę, to jest kwestia tygodni i się złamię ten rekord, co tu jest, dalej mówię.